czy macie tak czasami, że poznajecie nowych ludzi, nieważne czy przez internet, czy live, i ci ludzie po jakimś czasie okazują się albo całkiem do was podobni, albo możecie się czegoś nawzajem od siebie nauczyć, albo na przykład zdarzenia, takie potencjalnie niechciane zdarzenia, po pewnym czasie okazują się bardzo korzystne. Ja tak mam, przynajmniej od czasu, kiedy zacząłem to świadomie obserwować. I myślę, że w ten sposób przejawia się właśnie prawo przyczynowo-skutkowe, czyli prawo karmy. Czyli po prostu, jakie macie nastawienie do świata, jeśli pozytywne, to przydarzają wam się pozytywne rzeczy. Jeśli negatywne, to przydarzają wam się rzeczy negatywne. Myślę, że tak to właśnie działa. Buddyzm zasadniczo nie jest religią. Moment, puszczę muzyczkę. Formalnie klasyfikuje się go jako religię, no bo są miliony wyznawców, są obrządki, świątynie, ale generalnie nie ma w nim Boga, nie ma w nim żadnych bogów, nie ma w nim zasadniczo nic świętego. Sam Budda był człowiekiem, który dostąpił oświecenia dzięki własnej pracy i nauki wynikające z tego oświecenia przekazał ludziom. Budda nie jest Bogiem. Nie czci się go jako Boga, oddaje mu się cześć na zasadzie szacunku należnego wielkiemu nauczycielowi. Buddyzm jest religią, która miała przynosić spokój i szczęście ludziom. Rozprzestrzeniając się, wchłaniał różne kultury, różne wierzenia. To jest na przykład mapka krajów buddyjskich. Zobaczcie, że Indie nie należą do krajów buddyjskich. Wbrew pozorom, chociaż historyczny Budda Shakyamuni właśnie z nich pochodził. Generalnie rozprzestrzeniając się, wchłaniały te kultury troszkę inaczej niż powiedzmy islam czy chrześcijaństwo, które te kultury niszczyły. Ale jak mówiłem, buddyzm ma przynosić szczęście. A nie da się przynosić szczęścia, zabierając ludziom ich własną kulturę. Wszystko, co zostało przejęte z kultur danych krajów, jest po prostu wykorzystywane jako taka pomoc naukowa na ścieżce do oświecenia. Ten obrazek to jest Mahakala tybetański. Wygląda jak demon, ale to nie jest demon. Tutaj ma trzecie oko, to jest oko mądrości. To jest takie alegoryczne przedstawienie energii ochraniającej nauki buddyjskie. No wiecie, w Tybecie wszyscy chłopi byli niepiśmienni. A to jest dla nich jak książka. Spoglądając na taki obrazek, potrafili go odczytać. Budda wiedział, że większość ludzi nie ma na tyle czasu, żeby zgłębiać wszystkie nauki buddyjskie. Wiedział, że nie wszyscy są na tyle inteligentni, nie wszyscy mają takie możliwości, żeby się wgłębiać w nauki. Dlatego wykorzystuje wszystko, co jest dostępne, żeby pomóc ludziom w rozwijaniu swoich najlepszych właściwości. Także wykorzystuje do tego zarówno zmysł słuchu, wzroku, czyli te wszystkie obrazki, figurki, obrzędy, po to, aby pomóc ludziom. Czy wiecie, że medytacja, nawet taka najprostsza, jak spokojne obserwowanie oddechu, ma bardzo korzystny wpływ na zdrowie? Przede wszystkim redukuje stres, co obniża ciśnienie krwi, chroni serce, redukuje stany zapalne, poprawia znacznie pamięć, no i przede wszystkim pomaga zasnąć. O wiele łatwiej zasnąć. Jak już mówiłem, w buddyzmie nie ma nic świętego, żadnej świętości. Jest tylko szacunek. Szacunek do nauk, szacunek do nauczycieli. To jest chyba normalne, prawda? A to wszystko, co poza tym, te wszystkie obrazki, to po prostu nauki, które mają wpływać, nauczać poprzez wpływ na podświadomość. O, dobra, naładowałem się baterią od innego aparatu. Ten się nie za bardzo nadaje do vlogowania. Ten stary Nikon nie za bardzo się nadawał do kręcenia vlogów. Mam teraz coś innego. Zobaczymy, czy jest inna jakość. Dobra, na czym to ja skończyłem? Buddyzm jest nauką, dość zaawansowaną nauką o umyśle
i sposobach jego przekształcania w celu osiągnięcia szczęścia. Buddyzm to również metody dochodzenia do tego szczęścia. Są one tak różne, jak różni są ludzie. Budda pozostawił bodajże 85 tysięcy nauk dostosowanych do różnych typów ludzi. Integralną częścią przekazu buddyjskiego są również nauki o funkcjonowaniu świata zewnętrznego. Dodam, że te nauki są nawet dość spójne ze współczesnym naukowym pojmowaniem świata. Jak już mówiłem, w buddyzmie nie ma Boga, nie ma nic świętego, nic w co należałoby wierzyć. Buddyzm jest taką religią praktyki. Po prostu podąża się ścieżką, którą przeszedł pierwszy nauczyciel, czyli Budda. Sam Budda też nie jest żadnym Bogiem, nie oddaje mu się boskiej czci. Oczywiście czci się go jako nauczyciela, w takim sensie. Budda urodził się w Indiach jako książę Siddhartha Gautama, a z powodu przepowiedni, że nie będzie on królem, tylko wielkim nauczycielem, jego ojciec trzymał go w pałacu, żeby przypadkiem nie zobaczył niczego na zewnątrz. No ale tak się zdarzyło, że Budda wyszedł. No i co zobaczył? Zobaczył tą piękną indyjską rzeczywistość, która chyba do tej pory się za wiele nie zmieniła. To nim wstrząsnęło. Postanowił poszukać sposobu na zniwelowanie ludzkiego cierpienia, na przyniesienie ludziom szczęścia. I znalazł sposób, choć to się może wydawać nieprawdopodobne, jak tak włączymy telewizor, posłuchamy radia. Generalnie znalazł, a buddyści po prostu podążają tą samą ścieżką, którą podążał. Budda w późniejszym okresie przekazywał bardziej zaawansowane nauki, stąd też taka różnorodność tych nauk w różnych tradycjach. Budda chciał dać ludziom drogę do szczęścia, prawda? I znalazł tę drogę. Znalazł ją we własnym umyśle, bo przecież tam jest szczęście odczuwane. Nic, co istnieje na zewnątrz, co postrzegamy jako dające szczęście, nie jest trwałe. Wszystko albo znika, albo na przykład w przypadku rzeczy, które są w nadmiarze, szczęście zamienia się w cierpienie. No, może głupi przykład, ale gdy wypijecie za dużo alkoholu, to jak się czujecie? Za dużo czekolady też. Za dużo seksu? Można sobie wyobrazić. Buddyści podążają za naukami Buddy. Idą dokładnie tą samą drogą, którą i on przeszedł. Sprawdzają jego nauki, sprawdzają jego metody i nabierają zaufania. Mogą wtedy stosować następne nauki. Buddyzm jest po prostu religią doświadczenia, nie wiary. To, że buddyzm jest religią doświadczenia, sprawia, że on niestety nie jest on dla każdego. Wymaga on pewnej dojrzałości, że tak powiem, samodzielności, włożenia pracy w doskonalenie samego siebie. Nie ma tutaj ojca, który poprowadzi za rączkę albo da klapsa, gdy jesteśmy niegrzeczni, samemu, albo poprowadzi przez jakąś, jak to było, poprowadzi przez ciemną dolinę. W buddyzmie każdy musi iść sam przez tę dolinę i sam musi mierzyć się z własnymi demonami. Nie jest też dla wszystkich jeszcze jednego powodu. Po prostu nie wszyscy pragną szczęścia. Niektórzy są tak naprawdę szczęśliwi, gdy są nieszczęśliwi. Uważają to za przejaw jakiegoś wyższego życia duchowego. Tymczasem buddyzm całkowicie odrzuca cierpienie jako coś szkodliwego, niepotrzebnego zupełnie w ludzkim życiu. Buddyzm postrzega cierpienie jako taki błąd w matriksie, którego należy się po prostu pozbyć. Buddyzm trochę burzy nasze poczucie bezpieczeństwa, twierdząc, że nie ma jakiejś wyższej siły, nie ma Boga, który się opiekuje tym światem. Twierdzi, że to my tworzymy ten świat i my, tylko i my, jesteśmy odpowiedzialni za jego kształt. Ja osobiście uważam, że jest to bardziej pożyteczna idea niż zwalanie własnych win, własnej nieudolności na jakiegoś mitycznego Boga i oczekiwanie, że on je wszystkie rozwiąże. Tym, co odróżnia buddyzm od pozostałych religii,
oprócz tego oczywistego braku istot wyższych, jest postrzeganie świata. Świat w buddyzmie, według buddyzmu, jest złożony, zmienny, nietrwały i przemijający przede wszystkim. Wszystkie zjawiska, które są złożone, muszą w końcu rozpaść się na podstawowe składniki. Ta przemijalność i błędne postrzeganie zjawisk jako stałych i niezmiennych jest przyczyną pojawiania się cierpienia. Ale buddyści nie są jednak pesymistami, no bo skoro wszystko jest zmienne i nietrwałe, to w każdej chwili można odmienić swoją sytuację. Inną jego cechą jest to, że cały świat, wszystkie zjawiska określane są jako puste, to znaczy pozbawione własnej egzystencji. Zjawiska istnieją tylko w połączeniu z innymi zjawiskami i z naszym umysłem. Oczywiście dotyczy to też nauk Buddy i całej tej symboliki buddyjskiej. Generalnie cały świat nie istnieje w taki sposób, w jaki go postrzegamy. Jest czymś w rodzaju złudzenia, fata morgany. Do you want to know what it is? The Matrix is everywhere. It is all around us. Even now, in this very room, you can see it when you look out your window or when you turn on your television. You can feel it when you go to work, when you go to church, when you pay your taxes. It is the world that has been pulled over your eyes to blind you from the truth. What truth? That you are a slave, Neo. Like everyone else, you were born into bondage, born into a prison that you cannot smell or taste or touch. A prison for your mind. No wobec tego szukanie jakiegoś trwałego szczęścia w fatamorganie jest czymś niedorzecznym. Trwałe szczęście można osiągnąć, pozbywając się złudzeń i dostrzegając świat takim, jaki jest naprawdę. Głównym narzędziem pracy z umysłem jest medytacja, czyli takie spokojne obserwowanie umysłu, tego, co się w nim pojawia. Taką podstawową, pierwotną motywacją do rozpoczęcia praktyki buddyjskiej jest przede wszystkim zauważenie, że istnieje cierpienie, tak jak Budda, i chęć uniknięcia tego cierpienia. To jest na początku. Następną motywacją po osiągnięciu pewnego wglądu jest chęć pomocy innym istotom, współczucie dla innych istot. Miało być krótko, ale i tak już powiedziałem za dużo słów, a to pewnie rodzi następne pytania i następne. Bardzo trudno jest słowami wyrazić coś, co istnieje poza pojęciami. Po prostu, żeby cokolwiek zrozumieć, trzeba spróbować przynajmniej medytacji. Po prostu trzeba spróbować samemu. Unfortunately, no one can be told what the Matrix is. You have to see it for yourself. This is your last chance. After this, there is no turning back. You take the blue pill. The story ends. You wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill. You stay in Wonderland. And I show you how deep the rabbit hole goes. Remember, all I'm offering is the truth, nothing more.